Cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, zwany Piorun Elektryk, Piorun Burza Elektryk. No i jesteśmy w części drugiej GNU Linux, tytuł filmu, część druga. Dzisiaj opowiem sobie, jak ja dobieram sprzęt. A ogólnie chodzi o to, że słuchajcie, jak buduję komputer pod Linuxa, to ja mam taką stałą konfigurację, że płyta gigabajta, najlepiej procesor też gigabajta, czyli AMD, bo gigabajt jest córką firmy AMD, a Aorus jest córką matki Gigabajt. Tak. Oni lubią sobie założyć po prostu nową firmę, która będzie co innego tworzyła po to, żeby wiesz, no wiecie, ogólnie prestiż, te sprawy, dobra. Ale ogólnie, chodzi głównie o to, że jak ja dobieram podzespoły do komputera z Linuxem, to się kieruję ogólnie, czytam dużo na ten temat na stronach Ubuntu Forum i tak dalej, jak to idzie, czy to będzie z tym działać. Najlepsza moja konfiguracja, jaka jest do tej pory, to jest właśnie procesor Intela, płyta Gigabajta, pamięci GoodRama, karta graficzna AMD Radeon, dysk Adata SX8200 Pro, karta Wi-Fi niestandardowa, czyli na przykład QD, czy inne właśnie bajery, pompki, rowery. Po prostu ja tworzę konfigurację komputera tak, żeby mniej więcej on działał dobrze. No. I powiem wam szczerze, nie jest wcale źle. Działam sobie na Ubuntu, ale w każdej chwili, wiecie, jak mi się znudzi, mogę sobie postawić na przykład Red Hata Linuxa. Linux Red Hat Enterprises albo Suzy Gentoo, Fedora albo Debiana. Mogę wszystko. A w Windowsie, takie pytanie do osób korzystających z Windowsa. Poza Windowsem 10, na co przejdziecie? Na 11? Na 12? Ale zmieńcie dystrybucję, na przykład na Windows Server, gdzie w Windowsie Server płacicie za każdy rdzeń procesora. Jeżeli ktoś uważa, pierdolę głupoty, to sobie poczytajcie i sprawdźcie, że w Windowsie Server za licencję płacicie za każdy rdzeń procesora. Sorry bardzo. Jest to prawdą, niestety wiele ludzi ma to w dupie, bo myślą, że to jest fake news, ale jest to prawdą, że w Windowsie Serwerze płacicie za każdy rdzeń procesora. No. Niestety. Tak to sobie panowie z Microsoftu wymyślili i tak to jest. Rzekomo macie dzięki temu jakąś tam ochronę przed zagrożeniami, których tak naprawdę nie ma. No. A wirusy jak będą wam się wwalać, to i tak się będą wwalać i to nie ma żadnego znaczenia. Czy macie Bitfindera, czy macie Avasta, czy macie nie wiem co tam jeszcze. Bo po prostu Windows jest dziurawy jak beczka po szatkowania miniganem. Będzie zawsze przepuszczać, jak będziecie zaklejać gumą do rzucia, to i tak zawsze coś będzie przepuszczać. Tak, kiedyś swego czasu, jak nie miałem izolacji, to kable elektryczne izolowałem gumą do rzucia. Działało? Działało. Nie róbcie tak, to było głupie, nie róbcie tak, ale sprawdziłem przynajmniej jako badania naukowe, że to działa, że faktycznie izolator jest dobry, ale guma do rzucia to nie jest izolacja. Nie róbcie tego, no. Najczęściej w komputerze to robiłem, jak nie miałem izolacji, to przewody i gumą do rzucia izolowałem. Się trochę pożuło, się wypluło, się obkleiło i działało. No. Nie róbcie tak. To było głupie, ale takie głupie eksperymenty naukowe właśnie ja robię tylko po to, żebyście wy ich nie musieli, a przy okazji sobie sprawdziłem, że jednak to działa. Tylko no trochę komputer musi być wyłączony, że to wszystko wyschło, bo się tam zwarcie mogłoby zrobić. Dobra, ale jedziemy dalej. Jeszcze do tej pory cały czas to udaje mi się po prostu składać tak komputer, żeby nie było żadnych zwarci, problemów innych.
na przykład z tego tytułu, że pamięć RAM wam nie funkcjonuje, czy coś tam się dzieje. No ja miałem z tym problem, że pamięci po prostu były niby te same, ale każda była oddzielną. Nie były, jak to się mówi, major, że w jednej paczce cztery pamięci, czy dwie w jednej. Każda oddzielnie była, bo wtedy oni popieprzyli w komputeroniku moje zamówienie i źle dali. Te pamięci nie współpracowały ze sobą, po prostu każda inaczej chciała działać i konflikty się w BIOSie wywalały i non stop miałem dyskotekę. Niestety. No. Ale Windows też do tego się przyczynił i dlatego się wnerwiłem ostro, bo już nie chcę używać niecenzuralnych słów, bo każdy, kto mnie zna na YouTubie, to wie, że jeżeli ja coś klnę, to muszę być mocno zirytowany tym, co się dzieje, bo normalnie nawet w życiu prywatnym nie przeklinam, o właśnie 20% baterii. A teraz mógłbym coś powiedzieć niecenzuralnego, ale poczekajcie, włącz oszczędzanie baterii, żeby dodać 6 godzin i 20 minut. A ja mam to gdzieś. Bo zawsze jest coś takiego, że mogę sobie pojechać do serwisu Xiaomi, oddać telefon, wymienić baterię na nową. No. A poza tym wiecie co? Ja to się dziwię, że jeszcze w telefonach nie ma tych wiecznych baterii na zasadzie rozpadu izotopów. Wiecie, ile taka bateria by wam wytrzymała do końca waszego życia? 80 bynajmniej, 80 lat telefon by wam działał bez żadnego problemu, bez żadnego uszczerbku baterii. Pomyślcie sobie, wieczna bateria, 80 lat baterii w telefonie byście mieli. Fajne, nie? No, ja też jestem za tym, tylko niestety elity tego świata tego nie dopuszczą, bo nie zarabialiby na tym. Niestety. O, tak samo jak ja mówiłem niedawno temu na temat odwiertów geotermalnych i co się okazało w naszym rządzie polskim, ktoś chyba obejrzał mój filmik i właśnie zakumał się w łeb, że gość ma rację, że mówi rację i nagle słyszymy w gazetach i telewizji: w Polsce powstanie najgłębszy odwiert geotermalny. No, Niemcy to się za łeb złapali, że to te Polaki pogłupieli. A potem jak zobaczyli, co dzięki temu będziemy mieli, to my mentalnie: uuu, my też. No. Więc jakby niektórzy politycy i naukowcy oglądali moje filmy, to mogliby się czegoś nauczyć, że jeżeli ja coś mówię, to ma jakieś zastosowanie to naukowe. W mniejszym, większej skali. Dobra, a teraz przechodzimy dalej. Budowanie komputera na Linuxie zawsze było problemem, bo wiecie, musicie tak wszystko zbudować, żeby to mniej więcej miało ręce i nogi. A powiem wam szczerze, że największą bolączką to są karty graficzne, bo niektóre po prostu nie chcą współpracować. Najlepszą kartą graficzną na Linuxa to jest ode mnie takie, dzięki testom, które wykonałem, to jest Intel Arc AMD Radeon, czyli RX 580 i tak dalej. Nie polecam RX-ów 6700 XT albo wyżej, bo te jeszcze nie mają wsparcia doskonałego, ale te starsze karty jak Radeon HD, coś tam, to tak. I te karty na Linuxie dostają praktycznie drugie życie. Sam posiadam Radeona HD, coś tam. I powiem szczerze, no teraz to tylko jeszcze muszę dokupić termopad na sekcję zasilania i ta karta jak nowa, bo ją wyczyściłem, wymyłem ją alkoholem. No tak, z wódką myłem kartę, rdzeń, wszystko, cewki, kurde, no. I to działa, i powiem, no karta działa, wyświetla obraz, wszystko chodzi, nie ma artefaktów, ani faraonów. No. I wszystko działa jak powinno. I po prostu powiem wam szczerze, że no złożenie komputera to naprawdę jest trudne pod Linuxem, ale da się to zrobić. Nie sugerujcie się filmami z Maslow albo kurde Tech Testers, bo oni to są celebrytami polskiego YouTube'a i tyle. Z Maslow tą jakąś tam wiedzę ma, ale tak naprawdę to on bardziej rżnie z internetu niż z książek. Jestem ciekaw, czy pan z Maslow to przeczytał jakąśkolwiek książkę na temat Linuxa, bo wątpię. Bo ja mam książek dużo na temat Linuxa.
Oni to są celebrytami polskiego YouTube'a i tyle, a z takimi kanałami jak mój to oni nawet się nie liczą, bo dla nich tak ludzie jak ja to są po prostu dywaniki do wycierania butów. Niestety. Dobra, to będzie po prostu część druga. Może ktoś uzna, że tu nie mówię nic konkretnego, bo tak naprawdę to musicie sami przetestować. Ja wielokrotnie na swoich filmach pokazywałem wam, jak robię konfigurację komputera pod Linuxa. Możecie dać nawet Ryzena, możecie dać Intela, ale to zależy, czy właśnie dana wersja Linuxa obsługuje to. Na najbardziej popularne według mnie wersje to jest Ubuntu, Manjaro i Mint. Bo te najłatwiej i najszybciej obsługują dane konfiguracje sprzętowe. Gorzej z Debianem. Debian to po prostu, jak sprawdzałem Debiana u siebie na komputerze, to niestety on do działania potrzebuje zastrzeżonych sterowników. Tak samo Mabox. Linux Mabox do działania potrzebował u mnie na komputerze zastrzeżonych sterowników niestety. No dobra, kończę. Trzymajcie się, na razie.